wygrana o włos ze wskazaniem na Platformę w eurowyborach i ponad dwukrotnie gorszy wynik PiS-u w stosunku do PO w Gliwicach skłania do refleksji nad kondycją Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście. Dlatego dzisiaj w studiu Telewizji Imperium oko w oko porozmawiam z przewodniczącym Komitetu Terenowego tej partii w Gliwicach, a jednocześnie radnym Rady Miejskiej, panem Jarosławem Wieczorkiem. Witam pana. Witam pana redaktora, witam państwa. I zacznijmy. Jak by pan skomentował ten eurowyborczy wyścig PiS-u i PO? Złośliwie wytykają wam ósmą już z kolei porażkę. Panie redaktorze, jeżeli patrzeć na to, co było przez ostatnich te 7-8 lat, no to rzeczywiście trend wzrostowy jest mocno zauważalny. Liczyliśmy oczywiście na zwycięstwo, nie ma co oszukiwać, że chcieliśmy przegrać o 24 tysiące głosów, nie, chcieliśmy wygrać i to w sposób zdecydowany. Natomiast cieszy trend. W przypadku Gliwic jest dość mocno zauważalny, bo jak pan redaktor pewnie pamięta, w 2009 roku ta dysproporcja była zdecydowanie większa. O ile pamiętam, to 17,6% miało Prawo i Sprawiedliwość w 2009 roku do eurowyborów, a Platforma Obywatelska 63%. Czyli dzisiaj myśmy zyskali ponad 4 punkty procentowe, a Platforma Obywatelska straciła 14 punktów procentowych. A jednak będę uparty. W statystyce ogólnopolskiej to przegrana o włos PiS-u. Ale w Gliwicach jednak PiS przegrał zdecydowanie, bo 49% za PO, a 21% za PiS. Jakby to pan skomentował? No to też mówię, że jest tendencja. Oczywiście, że no miasto Gliwice od samego początku, jak pamiętam, zawsze tutaj wygrywała Platforma Obywatelska. Natomiast ta tendencja jest w tej chwili zdecydowanie na naszą korzyść i mam nadzieję, że wybory samorządowe, prezydenckie, wybory parlamentarne potwierdzą, że w najbliższym czasie uda się tutaj Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory. Kazimierz Kuz napisał ostatnio w Gazecie Wyborczej, że zacytuję: Korwin-Mikke jest uroczym produktem ubocznym walki PO z PiS, które sprzężone ze sobą niczym kopulujące psy posuwają się boczkiem, koślawym traktem ku Nowoczesności. Co pan na to? Wolałbym tego typu stwierdzeń nawet nie komentować. Panie redaktorze, zajmiemy się poważną, polityką. Ale Kazimierz Kurczyk W ostatnich latach jednak już jego sposób mówienia, forma jest dalece od stosownej kultury politycznej. I zdecydowanie wolałbym się zająć problemami ludzi, mieszkańców, gospodarką w Polsce niż komentowaniem tego typu cytatów. W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb generała Jaruzelskiego. I na ile utożsamia się pan z poglądem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Adama Hoffmana, że ekscesy na cmentarzu w trakcie pogrzebu były w pełni uzasadnione? Czy nie chcę się tutaj wpisywać, czy to w rzecznika, czy w kogoś innego. Ja mogę mieć swój własny, prywatny pogląd. Uważam, że państwo polskie nie zdało egzaminu, tak? Że przez 25 lat nie udało się rozliczyć tak zwanych zbrodniarzy reżimowych systemu komunistycznego w Polsce. Wszyscy pamiętają 68, 70, stan wojenny, strzelanie do własnego narodu. A dzisiaj niektórzy mają odwagę i czelność mówić o wielkim patriocie w Polsce. Także w moim przekonaniu państwo polskie nie zdało podstawowego egzaminu, jak rozliczenie tego okresu, którym był komunizm. A popiera pan te ekscesy na cmentarzu? Bo Adam Hoffman nie ma nic do tego. Wie pan co, jeżeli byłaby tam rodzina osób, które na przykład zginęły w 81 roku w kopalni Wujek, no to jest to w pewnego rodzaju uzasadnienie. Tak patrzą na to, jak oprawcy są w tej chwili z honorami chowani na powązkach, w sposób państwowy. Nie w sposób prywatny, tylko ten ceremoniał pogrzebowy miał oficjalny charakter państwowy. 4 czerwca, czyli za 2 dni w środę, jest rocznica, mija 25 lat wolności w Polsce. W 1989 roku, 4 lipca, odbyły się pierwsze tak zwane wolne wybory. Kogo wybrałby pan jako takiego gliwiczanina wolności, powiedziałbym, ostatnich 25 lat, którzy zmienili miasto Gliwice? Od 1989 roku. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym faktem. A gdyby pan się zastanowił teraz? To nie odpowiem. Na gorąco? To nie odpowiem. Nie jestem w stanie wymienić nazwiska, które
Odcisnęłoby takie piętno, które stwierdziłbym, że jednoznacznie wpłynęło na transformację. Czyli tak na szybko rzecz biorąc, nie ma pan jakby takiej osoby, nie przychodzi panu nikt do głowy, który to mógłby być takim Gliwiczaninem? Jeżeli chodzi o Gliwiczanina, to na ten moment trudno mi jest wybrać nazwisko. Pan jako radny wielki miłośnik biegania, o czym ostatnio gdzieś tam na portalach internetowych to przewija się, namówił podobno miasto na sfinansowanie organizacji takiego biegu ulicznego w Gliwicach. Czy to prawda? Trudne sformułowanie namówił miasto. Wystąpiłem z oficjalnym wnioskiem na podstawie regulaminu Rady Miejskiej. O ile dobrze pamiętam, to był chyba styczeń albo luty bieżącego roku. Z wnioskiem o zorganizowanie imprezy typu biegu ulicznego. Ja wnioskowałem o to, aby w najbliższym, nie w tym roku, ale w roku 2015, czyli w roku przyszłym, odbył się maraton gliwicki. I wydaje mi się, że ogłoszenie konkursu na organizację półmaratonu w roku bieżącym, bo taki konkurs został ogłoszony, nie wiem, czy został już rozstrzygnięty, czy też nie, miasto rozpisało jako półmaraton. Miałby się odbyć w październiku bieżącego roku. Mam nadzieję, że dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia, bo jak wszyscy widzimy, popularność dyscypliny, jaką jest bieganie, wzrasta. Jest to dość zdrowa dyscyplina, w miarę tania w uprawianiu, także myślę, że to może tylko wpłynąć pozytywnie na kształtowanie kultury fizycznej. A nie sądzi pan, że to może być takie trochę dziwnie odebrane, dlatego że jesienne wybory samorządowe, przed tym impreza, która w pewnym sensie ma również takie, a nie inne znamiona promocyjne danych osób. Pan jako, który na pewno będzie startował w tych wyborach, jednak jest to można powiedzieć, że to jest taka chęć promowania się za pieniądze publiczne. Panie redaktorze, to jest taka dziwna insynuacja. Naprawdę nie jestem w stanie nawet do tego obiektywnie się odnieść, bo równie dobrze można powiedzieć, że jakby się wybudowało szpital i byłby ten szpital oddany przed wyborami, to też jest wyłącznie promocja tych, którzy podjęli taką decyzję. Proszę wziąć pod uwagę fakt, ja pisałem o 2015 rok. I nie wiem, czy pan czytał w ogóle ten wniosek, który składałem do Urzędu Miasta. On był publicznie przedstawiany w prasie i na Facebooku. I tam było jednoznacznie zapisane, że oczekiwałbym, żeby taka impreza odbyła się jesienią 2015 roku. A to miasto zdecydowało o tym, że chciałoby przeprowadzić o mniejszej randze imprezę, tak aby mogli zweryfikować zdolności mobilizacyjne, logistyczne, infrastrukturalne do przeprowadzenia ewentualnie tego pełnego biegu maratońskiego w roku przyszłym. Kilka tygodni temu zapytałem się pana, czy rozważa pan kandydowanie na stanowisko prezydenta miasta Gliwice. Odpowiedział mi pan, że po 25 maja. Jest po 25 maja. I czy jest pan w stanie teraz powiedzieć, czy będzie kandydował? Po 25 maja również będzie w lipcu i w sierpniu. Dlatego jeszcze decyzja nie zapadła w odniesieniu do kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta. A jeżeli chodzi o radnego? Czy będzie pan kandydował na stanowisko radnego? Z pewnością wystartuje w wyborach samorządowych. Z pewnością będzie to również start na radnego Rady Miejskiej. W odniesieniu do startu na prezydenta jeszcze decyzje ostateczne nie zapadły. Cały czas mamy po 25 maja. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli nieraz okazję do tego, żeby porozmawiać. Jak na razie dziękuję bardzo za rozmowę. Jarosław Wieczorek, szef Gliwickiego PiS-u i radny Rady Miejskiej, był gościem telewizji Imperium w programie Oko w Oko. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na nasz profil na Facebooku. Jeżeli macie kandydata do rozmowy Oko w Oko, napiszcie, kto to ma być i przyślijcie pytania.